Cześć, Armander Superman w kolejnym filmie, a dziś wracam po roku, że tak powiem, do piwnicy, do tego remontu tutaj. Nie patrzcie na podłogę, jak ona jest oklejona, bo to jest tylko na szybko z tego, co miałem, bo nie chciało mi się już kolejnego kartonów tam ogarnąć. Zresztą wiecie, jak ja zabezpieczam podłogi na robotach u kogoś, to w ogóle inaczej to wygląda, tu jest tylko tak u siebie na szybko. Zaraz zabieramy się za przydoklejenie tutaj płyt na tej ścianie. I później może jeszcze coś tutaj pospojnujemy. Dobra. Płyty są tu, ale najpierw już sobie zrobię klej. Także co? Woda. No, powinno styknąć. Wniosę sobie tutaj płyty, klej, przygotuję mieszadło i do Was wracam. Lecimy z tematem, jakieś tylko rękawiczki sobie założymy i zaraz sobie przetestujemy w ogóle, jak to działa, jak to będzie śmigało z tym. No w sumie sobie tak przetestuję tą motowiertarkę, bo nigdy nią nie mieszałem. Znaczy po prostu mi się nie chciało tego mieszadła wyciągać, brudzić, przywozić tu specjalnie do pół worka kleju, tak? Tylko dlatego zostanie tu użyte. A i ręcznie też mi się nie chciało. O. No, czy nie za dużo. No, trudno. Dobra, słuchaweczki. Odpalimy sobie nagrywanie. Mało wody, ale poradzi sobie z takimi ilościami. Powinno styknąć. Nie, to faktycznie przy szkle gipsowe to się jeden do jednego robi to. Wodę. O, tu już jest konsystencja gumy, jest. Tutaj ten bok. Jeszcze trzeba zmiękczyć. I będzie git. O. Teraz jest gitara. Powiem wam, że nawet sobie radzi jako mieszadło. Dobra, konsystencję mamy dobrą. Odstawimy sobie to, no ale trudno to mi nie brać. Niech sobie to poleży. A my w tym czasie sobie dotniemy płytę. Lecimy. Jaką my tu mamy odległość? 7,9,5. Ta strona zostaje, nożyk. 7,9,5. Tutaj 7,9,5. To jest to. To jest to. Dobra. Teraz. Dobra. To jest odpadzik. To sobie od razu przymierzymy. Wejdzie. Elegancko mamy tutaj szczelinę.
Nie wiem, czy ta coś nie odstaje za mocno. Czy nie będzie trzeba odkuć czasu, ale chyba nie pamiętam, jak to robiłem. Nie, tu jest pion, dobrze. Dobrze jest. O, tutaj tyle trzeba było nadłożyć, żeby tu w miarę. To jest pion w ogóle? Jest. Dobra. Dobra. Przemieszam sobie klej i do was wracam, jak już będziemy kleili płytę. No i co, tradycyjnie placuszki. Tutaj będą trochę mniejsze. Czekajcie, jaką mamy tu wysokość, żebym ja dobrze określił. Dobra, może być. Może być. Tu może być większe. Kurde. No, czyli w sam raz robiłem. To dobrze. Tutaj jeszcze tu mi brakuje jednego. O, dobra. Tutaj zaraz sobie wyczyszczę. Zaraz lecimy z tą płytą. Nie, za mało już widzę. Zaraz tam podłożymy, ale pytanie. Dobrze, jest, tylko trzeba na samym końcu jeszcze. Zresztą będzie on. Widzicie? Na całości jest za mało. Dorobić trochę. Ja zaraz dorobię. Wiadereczku trochę do zwracam. No właśnie, po co to ręcznie robić, jak mogę? Wiertareczko. Lecimy na ścianę z koleżanką. Tam coś mi się za mocno zakolegowało na dole. O. Ale tak dobiję tylko z grubsza. Pion. Mamy. Tutaj jak z tym pionem mamy? Dobra. Elegancko. Dobra. Teraz reszta kleju tylko idzie tutaj. Włączenie.
Dobra. I co? Docinam sobie płytę, dorabiam trochę kleju. I wracam do was, jak już tą drugą tu będę robił płytę. Zapytacie, dlaczego nie zrobię to z jednej dużej płyty, bo akurat miałem dwa ścinki takie, no i tak to sobie ulepię tą piwnicę, że tak powiem. Klej urobiony. Powinno styknąć. Startujemy od razu od tych większych. A, zapomniałem wcześniej wam powiedzieć, że ściana oczywiście była przygruntowana. Widzicie tutaj takie malutkie placuszki. Bo tutaj było mniejsza nierówność. Bo mnie dzwoni, muszę wyjść na chwilę. Także płyta była wcześniej sprawdzona, czy pasuje, więc musi. Pasić pasuje. Jest pion elegancko. Ważne, żeby był pionik. Mamy. Dobra. Zostawiamy do wyschnięcia i później wracamy to poszpachlować. No dobra, jak widzicie, trochę tutaj ogarnąłem. Wszystkie łączenia mam tak naprawdę przygotowane, oprócz sufitu, bo sufitu dzisiaj nie ruszam. Jeszcze tylko sobie tak, sfazujemy sobie tutaj te łączenia tych płyt, co przykleiłem. Ale powiem wam, schrzaniłem. Tutaj to muszę akurat to załatać, ale tutaj zapomniałem w tym miejscu dobić i niestety pionu nie będzie. Tutaj wystaje tam ze 3 mm. Ale trudno, to na szczęście jest piwnica do zabawy, a nie do tam do jakichś dokładniejszych robót. No ale w przyszłości takie coś jest niedopuszczalne. Dobra. Łączenie jest przygotowane. Tutaj mam rozcieńczony unigrunt 1 do 3, czy tam 1 do 2. Tak, mniej więcej. I wszystkie te cięte krawędzie gruntuję. No. I gotowe. Niech sobie to teraz przeschnie i lecimy ze szpachlowaniem. Spoinowaniem Delco wypada tą spoinę z grubsza uzupełnić wcześniej masą. Bo tego jednak spoinerem już nie zrobimy. Spoinerem tylko wtopimy masę. Znaczy masę. Wtopimy taśmę z masą. Ale samej masy już nie. Thank you.
Dobra. Tu już taka szparka może zostać. Tu jeszcze tylko ewentualnie dół, tylko tu nie mam już obrzecznej krawędzi. Ale to nie szkodzi. Dobra, i lecimy tym sprzętem. Mamy ostrość. Mamy. Co, lecimy. Sobie trochę tego wyciągnąć. O. No chyba za mało rośniczyło. Tak, za mało jest rozcieńczone. Ja już to czuję. Ale zobaczcie, tutaj trochę za mało wyciągniemy od dołu. Ale już tutaj, o, pięknie to wychodzi. Dobra, jedziemy na dół. Dobra, siądziemy na skrzyni. Teraz chyba też jeszcze trochę za gęstą urobiłem tą masę. Mi się coś właśnie wydaje. O! Kurczę, fajnie. Zobaczcie. Elegancko mamy narożnik wtopiony. Tylko warunkiem, żeby nam to wyszło, to jest dobrze zrobiona właśnie zabudowa. Co mi się chyba tylko w tym jednym miejscu dało, ale dobre. To mamy. Patrzcie, teraz tylko. Ściągam sobie górę. Teraz dół. No i zobaczcie. Czyż to nie piękne? Przecież to naprawdę dobrze wygląda. No fakt, że tu jakiś farfocelek wlazł.
Już nawet tego nie ruszam. No i tu mi ten papier do końca nie wszedł. No ale trudno. Nie, naprawdę jestem zaskoczony pozytywnie. Delko. Dobrze, wiem, że się męczysz. W dzisiejszym filmie to na tyle. Ja sobie tu w innym filmie już nagrałem szpachtowanie tej półki. Tej na narożniki, nie wiem, czy tam się coś nagrało, czy będzie pokazane w innym filmie. No ale generalnie pozostałymi łączeniami zajmę się kolejnego dnia, bo dziś już jest blisko północy, także już tu nie będę przedłużał. Coś tam jest do przodu zrobione. Generalnie są te płyty dwie tutaj doklejone. Tu jeszcze od dołu dorobiona została ta zabudowa, bo nie było dolnej płyty. Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, to Submat, cześć!